rozpoczynamy nasze czuwanie, oczekiwanie na przyjazd figury Matki Bożej z Lourdes. Rozpocznijmy to nasze czuwanie śpiewem pieśni Maryjnej. Góra Dolina, rozlega się głos, anielskie witanie ludziom głosiło. Amen, Ave, Ave Maria, Rodzicom niepokalanym Maryjom. W Twoim matczynym
tej prostoty świątyni, która jest matką wielu parafii tej okolicy. Bądź pozdrowiona w naszym puckim dekanacie. Nawiedzasz kapłanów i wiernych. Przez lata do Lourdes zjeżdżają tłumy ludzi z całego świata. Szukają pociechy u Ciebie. Szukają uzdrowienia na duszy i na ciele. Nie każdy może do Ciebie dotrzeć tam do Lourdes. Ty, dobra Matko, przychodzisz dziś do nas w znaku lourdeskiej figury. Ty pragniesz obdarzyć łaskami wszystkie swoje dzieci. Pragniesz obdarzyć łaskami każdego z nas. Spójrz na chorych i cierpiących w naszym dekanacie, w naszych parafiach. Przyjdź z pociechą, przyjdź z ulgą, przyjdź z łaską poprzez ludzi, poprzez wydarzenia. Wzbudź w sercu nadzieję. Ale Ty, Maryjo, jesteś tą, która wiesz, że niebo jest otwarte dla każdego z nas. Prowadź nas tak, byśmy pragnęli nieba i byśmy mogli dojść do nieba. Polecamy się dziś Tobie. Uzdrów nas na duszy i na ciebie. Prowadź nas. Przed nami dni, które są dniami łaski. Dziś, jutro, niedziela. To nie są dni obecności figury Twojej, ale to są dni Twojej obecności. Bo wraz z tym znakiem Ty przychodzisz. A gdy przychodzisz Ty, to Jezus nie potrafi odmówić Tobie. Wyproś na wiarę, byśmy z wiarą się zwracali. Byśmy doświadczyli łaski, by były to dni uwielbiania Boga, tak jak Ty uwielbiasz Boga, byśmy uwielbiali Pana Boga. Bądź, Maryjo, pozdrowiona.